Witam Was, z tej strony Bielas Hodowca. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie unboxing paczek, które do mnie przyszły. Zrobimy mieszankę dla przepiórek i pokażę Wam Silkę, która usiadła dzisiaj na jajkach. Także zapraszam. Mamy to w pierwszej kolejności. Dobra. Tu mamy kosę. Otwieramy to. Myślę, że to będą akcesoria. Podklatki, którą robiliśmy. Poszliśmy na filmy. I to tutaj otwieramy. Dobra, to. To będziemy drugie. Tak. Również Wam je zaprezentuję. Pójdą wygląda tak, robimy tak samo. Nalewamy tutaj wody, zamykamy, odkręcamy w ten sposób. Tutaj po prostu to wkładamy, zahaczamy tam z tyłu i wszystko jest passe. Dobra. Tutaj mamy huśtaweczkę. Dzwonek jest do dupy. Nawet nie dzwoni. Fajny dzwonek. Bo nie ma dzwoneczka z tego co widzę. Chyba że gdzieś tu leży. Ale nie widzę. I tutaj mamy drobinkę. Ja mu się zawiesza w klatce na takich kliczach, tutaj jest. I nasz nowy nabytek, który mi się wydaje, że już wiecie co to jest, bo chyba pokazałem nawet na obrazkach. Będzie mógł sobie potem chodzić. I sobie to spakujemy. Wszystko. Też są od tego elegancko i to papiery wszystko wrzucamy tam na bok. Dobra, to odstawiamy. Teraz otwieramy tą paczkę. Ta paczka jest trochę cięższa niż tamta. Tu. Otworzymy. Dobra. Wchodzimy sobie tu. Tu sobie położę. Otwieramy tutaj. Musimy być ostrożnie, żeby tam to tej całej zawartości nie podrzeć i pociąć. Dobra. Tutaj jeszcze to. Myślałem, że jej nóż pękł. Mały wzorek.
Dobra. Jeszcze tego dużo. Dobra. Mamy łopatkę. Dobra. Zakupiłem tak. Sandezję 10 kg do dezynfekcji kurnika. I jak i odchowalnika klatek od klatki od królików. Po prostu się przyda. Myślę, że fajna sprawa. Sucha dezynfekcja. Do tego dali nam łopatkę. Też fajnie. I tutaj domówiłem jeszcze kilogram. Kilogram nioski. Witamin dla nioski. Nie tylko, w sumie dla nioski, bo można też dawać normalnie ptakom, ale głównie jest dla niosek, tak? Dobra. Ja jeszcze dla was dogrywam, bo przyszła paczka jeszcze jedna. Dogrywam jeszcze do unboxingu. Tak. Wyciągamy tą zawartość. To co tutaj mamy, to zobaczymy. No. I mamy higiometr. Jak widzicie, pokażę nożem. W tym momencie tutaj jest temperatura, tu mamy wilgotność. Fajny fokus się złapał. Tu jest... To... Jest właśnie w sumie termometr. Tu mamy po prostu wyświetlacz. Tu mamy wkładki na baterię. Dobra. Tyle chciałem wam dograć. Na tyle w tym unboxingu. Przejdźmy sobie może do... Dzisiejszego tematu tego odcinka. Dzisiaj ogólnie wstałem rano specjalnie. Znaczy specjalnie, tak musiałem wstać rano. Byłem wypuścić kury i nagrałem z tego materiał. I również robiłem samodzielnie paszę, całą paszę na dzisiaj dla kur, niosek. I po prostu zgrywając materiał na komputer, materiał się popsuł, komputer nie chciał go odtworzyć i tyle było z tego materiału, ale po prostu przejdziemy sobie tutaj i zrobimy mieszankę kogut silencja, zrobimy mieszankę dla przepiórek. Patrzcie, jak Barant dumnie siedzi tutaj. Elegancja, Francja. Tam kaczka macha skrzydłami. Mocno macha skrzydłami. Mamy tutaj te przepióry. No i tak, muszę tutaj posprzątać w gniazdach tam i może kury zaczną trochę tutaj też nieść te szabo. Wątpię, że ta brachma i ta czubatka zaczną coś nieść. Te koguciki muszę wystawić na eliksa i dobra, ja zabieram ich karmidełko. I robimy dla nich mieszankę. Dobra, ja przyniosę sobie karmidło.
Podamy sobie tutaj naszą przykrywkę śmieszną i bierzemy, głównie weźmiemy śrutę przemyślną dla nich. Śrutę przemyślną, paszę dla niosek trochę i myślę, że damy również im trochę prosa. Otworzymy sobie tutaj to. Bogatą mieszankę będą dzisiaj miały. Tu mamy dla kurcząt. Trochę nioski, dużo nie musimy w sumie, bo i tak jajek nie noszą. Może dzięki tej dawce porcjowanej dostanę trochę zastrzyku tej energii do niosek. Wsypujemy, bardziej wam pokażę, o tak. Wsypujemy tą nioskę. Dla kurcząt. Tutaj mamy koso. Dobra. Ja to tutaj zabiorę, wysypię i wymieszam. Przejdziemy po prostu do przepiórek. Wchodzimy sobie do wybiegu do przepiórek. Otwieramy sobie ich klatkę i dajemy im jeść. Zapraszam. Zobaczymy, czy proso zostawią, czy będą jadły, powinny jeść proso. Tak myślę. Tyle się na tym odcinku dzieje, że sam nie wiem, co napisać w nim w tytule, ale zobaczymy. Widzicie, jak krzyczą, jak szarpią się. Nie wiem, mi się wydaje, że po prostu jeszcze muszę zobaczyć, które są kłuty, bo tu jest chyba kogut, ten kolega, tamten kolega. O, i ten kolega też jest kogut. Te trzy, co tu stoją teraz. O, ten i ten, co tam uciekł, o ten. Że jest kogut. O, tam co idzie, tamten. Też jest kogut. Tego kolegę musimy złapać i wpuścić. Poczekajcie. Zróbmy tak. Dalej. Myślę, żeby wypuścić chyba tego brachmę. Znaczy z brachmę, wszystkie tu ptaki z woliery tam na ogród, żeby mogły trawy podziubać. Tak samo myślę z wioskami, żeby je wypuścić wszystkie, żeby po prostu sobie chodziły. Także to chyba zrobimy jutro na odcinku. Dobra, znajdujemy się u Silek. Widzicie? Koleżankę. Wczoraj usiadło nam wieczorem na jajka. Bardzo się z tego powodu cieszę, aczkolwiek nie wiem, ile ona ma jajek. Chyba 10. Chodź. One są bardzo dobrymi kwokami. Jutro chyba też właśnie złapiemy wszystkie. Przesadzimy je tam, do tamtego. Tylko zostawimy tą, zostawię ją taką skrzynką. Takim czymś. Posprzątamy tu, zrobimy im grzędę, zabierzemy to tutaj i no i po prostu zobaczymy. Także czekamy na małe sileczki również spod kwoki. A mówiłem wam, że jajka
nie wiem, co będę musiał zrobić z jajkami, ale że wątpię, że usiądzie, aczkolwiek usiadło. I cieszę się z tego powodu. Ja byłem Bielas Hodowca. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Na razie i cześć.